Ten przystojny mężczyzna obok mnie w żółtej kurtce przez ostatni miesiąc nie wysiadał dosłownie z samochodu w dzień i w nocy, rozmawiając jednocześnie, prowadził samochód, rozmawiając przez dwie komórki i walkie-talkie do tego, a wszystko po to, żeby zorganizować ten oto wspaniały festiwal o nazwie Rock and Tone. To jest Antoni Pieczychlebuś, Pieczychlebek, przedstawiam go, gdybyście go jeszcze bliżej nie znali. Chociaż to pewnie zbędne, to bardzo popularna w Chicago postać. No nie chciałbym być tak popularny, dlatego że dostaje się czasami kopy za to i ty sam wiesz, Jacku, bo ty jesteś też bardzo popularny. Taka jest cena popularności. Taka szczególnie jest dla cena. Was, tu jesteście mili, wspaniali, no chcemy powiedzieć kilka słów. Ten Rock and Tone to praktycznie to, co chciałbym, żeby zawsze bywało u nas na tych wszystkich piknikach, festiwalach, żeby był porządek, ład i piękna, wspaniała muzyka, wspaniali ludzie. Ale rzeczywiście mamy tutaj trochę szczęścia, bo drugi dzień utrzymuje się świetna pogoda. Nawet dzisiaj jest jeszcze lepiej, bo nieco chłodniej, prawda? Można zjeść, można wypić. I jest parę tysięcy ludzi, wszyscy są promienni, szczęśliwi, uśmiechnięci, ale to nie bądź taki skromny i powiedz o dwóch wspaniałych celach, dla których zorganizowałeś to całe szczytne zamieszanie. To jest najważniejsze. Monika Rucińska, 18 lata, z Gdańska. Rak piersi, geneza pochodzenia raka niewykryta dotąd. Zobaczymy, co dalej. Chcemy podarować jej życie. I oczywiście ojciec Andrzej Jagiełka, Ukraina, Lwów. Tam powstaje piękna, piękna katedra, która będzie służyła Polonii ukraińskiej. Ksiądz Jagiełka odprawił dzisiaj mszę. Udzielał komunii. Była naprawdę wspaniała, podniosła atmosfera. A my widzieliśmy ten kościół na zdjęciach i jest już prawie całkiem gotowy. W tej chwili brakuje mu poszycia dachu. I na ten cel Antoni próbuje zebrać donacje. Tak, próbuje zebrać donacje i dziękuję wszystkim, którzy przybyli z nami, czyli gramy do końca świata i dwa dni dłużej.